Widoki są niesamowite, ale po wielu godzinach spaceru w upale i duchocie królewski szlak wydawał się nie mieć końca. Manu, idziemy w dobrym kierunku? Nie wiem, wzgórza zakłócają sygnał. Mam nadzieję, że nie zabłądziliśmy. Chris postanawia odpalić drona, żeby się rozeznać, gdzie są. Latając wśród majestatycznych wzgórz, Chris poszukuje celu ich podróży. Niesamowite. To jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałem na tej planecie. Tam. Widzę ocean. O rety, przed nami kawał drogi. Przynajmniej idziemy w dobrą stronę. Gdy Chris zawracał dronem, wypatrzyli coś dziwnego. Co jest na klifie? Nie wiem, podlecę bliżej. Keep going. Jeszcze niżej. Setki metrów ponad kopułą drzew, patrzcie. Spoczywają trzy milczące sarkofagi. O Boże, ludzkie czaszki. Na tej wysokości nie znaleźliby ich wojownicy z innych plemion. To wielki zaszczyt zarezerwowany tylko dla królewskiego rodu. Wycofaj się z szacunku. Dobra robota, Chris. Świetny lot. Bingo! Dobrze idziemy. Ekipa kontynuuje podróż w duchocie i upale, schodząc coraz głębiej w Dolinę Królów i kierując się ku oceanowi. Wykończeni i głodni robią postój przy małym strumieniu. Jak woda? W porządku. Lunch to jak zwykle prosta sprawa. Znowu sardynki. Mam ich serdecznie dość. Patrz na tego potwora. Może to kumple Mureny? Na pewno. W tym strumieniu jest pełno węgorzy. Te węgorze to dobry znak. Składają ikry w oceanie i migrują w górę strumienia, co oznacza, że wybrzeże jest w tamtą stronę. Ekipa musi podążać za strumieniem. Po wielu godzinach wędrówki wreszcie znaleźli się nad oceanem. Dobra, widzę plażę. Wreszcie. Według miejscowych rybaków, na tej dziewiczej plaży można złowić karanksa żółtopłetwego. Tamto miejsce wygląda zachęcająco. Pomimo kilku dni ciężkiej pracy, ekipa nie złowiła i nie pobrała próbek od GT. Ostrożnie, jest tu ślisko. Powoli wkrada się zmęczenie. Żyjesz, Manu? Mówiłem, że ślisko. Ale również Cyril zaczyna odczuwać presję. Widzę ryby w tej wodzie. Zauważyłem duży wir. Na pewno coś tu złowimy. Uwaga na nogi. Patrzcie na ptaki. Nieźle. Fregatowate jedzą dokładnie te same ryby, co karanksy. Zatoki zapewniają schronienie przed trudnymi oceanicznymi warunkami i są idealnym środowiskiem dla ryb, które Cyril zamierza imitować. Trzeba dopasować przynętę. Ta jest za duża w stosunku do tego, co tu pływa. Zamienię na mniejszą. Zbyt duża przynęta zwabi na żer drapieżne ryby słonowodne. Oh, wow.
Coś goni przynętę. To znak, że są tu GT. Zarzucam zbyt blisko, cała zabawa dzieje się dalej. Zarzucenie przynęty w odpowiednim miejscu to podstawa. W tej brązowej wodzie nie ma ryb. Żerują nieco dalej, w czystej wodzie. Zaczynamy. Widzicie? Zarzucam do czystej wody i bum! Śliskotu. Na pewno GT. Niezbyt duży. Mam go. O nie, to bonito. Rekin go złapał. Boże. Patrzcie na to. Puszczaj! Puść tę rybę. Niesamowite. Rekin wyskoczył na brzeg, żeby złapać zdobycz. Więc teraz walczę z rekinem. Puszczaj! Puść to rekinie! No, wreszcie puścił. O mój Boże! Tam na dole jest nieciekawie. Patrzcie na to. Chłopaki, nie wchodźcie do wody. Rekiny czują zapach krwi. Patrzcie. Biedna ryba. Szalone miejsce. Rekiny kolejny raz przeszkodziły. Ale Cyril ma plan. Przeniesiemy się odrobinę na bok, żeby uniknąć rekinów. Wyczuły krew, więc musi ich być sporo w okolicy. Inne ryby pouciekały. Poszukajmy GT. Cyril i ekipa liczą, że rekiny zostaną w zakrwawionej wodzie, dzięki czemu karanksy żółtopłetwe będą miały gdzie żerować. Patrzcie na ptaki. Widzą przynętę z powietrza. A gdzie przynęta, tam drapieżne ryby. Jest nieźle. Złapiemy tu tę rybę. Co to było? Coś próbowało chwycić przynętę, ale woda jest mętna i nie wiem, czy to rekin, czy GT. Ale coś dużego. Patrzcie, to GT. Zaczynamy, to GT. Łowię GT. Ucieka. Nie płyń tam, rybko. Wypatrzyłem je, gdy tylko wyszło słońce. Polują w zwartych grupach. Czegoś takiego właśnie szukałem. Z początku ich nie widziałem, ale gdy wyszło słońce, zauważyłem kilka ryb z czarnymi grzbietami. Raz zarzuciłem i bum! Cyril wreszcie ma na haczyku dużego karanksa, ale musi go złowić, nim pojawią się rekiny. Płynie ku skałom. Widzicie go w wodzie? Naprawdę niezła sztuka. Muszę ją szybko złowić, nim dorwą się do niej rekiny. Potrzebuję pomocy z tą rybą. Will? Masz próbnik? Gotowy. Skoczę do wody i wyciągnę rybę. Uważaj, rekiny są niedaleko. Trzeba ją szybko wyciągnąć. Ośpiesz się, stary. Mam ją. Trzymaj ją, żeby nie uderzyła o skały. Dobra robota, chłopaki. Zanurzmy ją w wodzie. O tak, GT. Idealnie zaprojektowany drapieżnik. Piękny GT. Nieduży jak na karanksa żółtopłetwego. Bywają olbrzymie, pięciokrotnie większe. Dacie wiarę?
Są na szczycie łańcucha pokarmowego, nie boją się nawet rekinów. Używają swoich głów, żeby atakować rekiny na swojej drodze. Patrzcie na te płetwy, potężna płetwa ogonowa.